Jaki ten zaczynający się właśnie rok będzie dla polskiej gospodarki? Czy napięcie polityczne nie wywołuje ryzyk dla biznesu? Czy zajęci własnymi sprawami nie tracimy z oczu tak istotnych spraw, jak chociażby kwestia biznesowych kontaktów, kontaktów gospodarczych Polski i Ukrainy? O tym będę rozmawiał ze Stanisławem Kluzą, prezesem Instytutu Quant Tank i byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast tematem drugiej części programu będzie system ochrony zdrowia. Polacy wydają na ten system olbrzymie pieniądze, ponad 200 miliardów złotych rocznie. Jednocześnie mało kto jest zadowolony ze służby zdrowia w Polsce. Co zatem zrobić? Jakie są pod tym względem wyzwania dla nowego rządu? Moim gościem będzie profesor Piotr Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie, zapraszam. A moim gościem jest pan Stanisław Kluza, prezes Instytutu Quant Tank. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, zaczął się właśnie rok 2024. Czy to będzie dobry rok dla polskiej gospodarki? Myślę, że należy na taki rok zawsze spojrzeć ze względu na dwa kryteria. Naszej gospodarki troszeczkę tak w sobie, trochę wyalienowanej samej w sobie oraz to, że ona jednak nie jest zupełnie wyalienowana, czyli w jakimś sensie pozostaje w interakcji z tym, co będzie działo się na świecie. O ile mam dosyć dobre przeczucia dla naszej gospodarki, uważam, że jest szansa na odbudowę, pewien wyższy wzrost PKB w 2024 roku niż w 2023, a jednocześnie mimo utrzymującej się podwyższonej inflacji ona nie powinna nadmiernie szkodzić koniunkturze gospodarczej, to z drugiej strony ilość niepewności, która w roku 2024 będzie dochodzić ze świata, zarówno ze strony rynków finansowych, makroekonomicznej, ale także i niestabilności zwykłej politycznej. Pamiętajmy, że to będzie niebywale wyborczy rok. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, takich miejsc, gdzie się odbędą wybory, jest zdecydowanie więcej. A także jeżeli przyjrzymy się na szerzej pewno na otoczenie geopolityczne i atmosferę geopolityczną, to mamy już kilka trwających od dłuższego czasu konfliktów, w tym w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, a także kilka obszarów, które równie poważnymi konfliktami grożą. Panie prezesie, natomiast no jest tak, że w Polsce mamy w tej chwili olbrzymie napięcie polityczne. Czy to może mieć swoje przełożenie na gospodarkę, no i na kwestię tego, że nam gospodarka w jakimś wymiarze spowolni? Między innymi dlatego, że przedsiębiorcy, na przykład przedsiębiorcy będą czuć się niepewnie, czuć niepewność, niespecjalnie będą chcieli inwestować na przykład. Jeżeli spojrzymy punktowo, czyli na to, konkretnie to napięcie, które mamy teraz na początku stycznia, uważam, że ono powinno mieć raczej charakter relatywnie neutralny dla polskiej gospodarki. Dlatego, ponieważ z jednej strony ono nie ma bezpośrednich skutków na finanse przedsiębiorstw, na sprzedaż, na koszty, na stronę podatkową. Myślę, że to jest generalnie neutralne. Natomiast zdecydowanie więcej zawirowań może przyjść z równowag makroekonomicznych, jak i rynku finansowego, które podyktuje nam świat. Myślę, że jeżeli chodzi natomiast o nasze krajowe uwarunkowania, to tutaj dostrzegałbym dwa takie elementy, które mogą trochę mieć konsekwencji. Otóż po pierwsze KPO mamy gdzieś tam niby obiecane i myślę, że ono w jakiejś mierze zostanie dla Polski. Polska je skonsumuje, ale nie musi się stać to tak szybko. A więc jeżeli nie musi się stać to tak szybko, to znaczy, że efekty tego makroekonomiczne, gospodarcze, ale także i związane ze stabilnością naszych parametrów finansowych jako kraju, dostrzeżemy troszeczkę później. Druga rzecz jest taka, że chociaż
mamy przyjęty budżet, chociaż ten budżet w jakimś sensie trochę tak na zasadzie, żeby nie jątrzyć, żeby w jakimś sensie nie podgrzewać atmosfery dla świętego spokoju został przyjęty, to pamiętajmy, że nie jest to budżet przygotowany przez ten rząd, ani z którego ten rząd może powiedzieć, że jest zadowolony. A jednocześnie ten rząd do wyborów szedł z hasłami, postulatami, z którymi ja się zgadzam, że Polsce potrzebna jest dużo większa przejrzystość finansów publicznych. W szczególności chodzi tutaj o różnego rodzaju fundusze okołobudżetowe, które, znaczy wiele wydatków, które formalnie powinny być traktowane jako publiczne i być częścią budżetu centralnego, ale nie są w nim ujmowane. Jeżeli ta przejrzystość i ta naprawa finansów publicznych poprzez odbudowę jakości instytucji będzie miała miejsce, to w niektórych momentach będziemy dostawali relatywnie negatywne komunikaty. Oczywiście to nie będzie kwestia tego, że nagle coś się w Polsce pogorszy, tylko po prostu na jaw wyjdą rzeczy, o których dzisiaj albo się domyślamy, albo nie znamy ich pełnej skali i w niektórych przypadkach może to z perspektywy rynku finansowego w krótkim okresie budować jakieś negatywne napięcia, niemniej w długim okresie uważam, że jest to proces konieczny, potrzebny, jeżeli chcemy odbudować swoją jakość, wiarygodność, reputację, to od tego trzeba też zacząć. A to proszę mi powiedzieć, co Pana zdaniem może wyjść na jaw, to o czym Pan wspomniał przed chwilą? To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim mamy bardzo dużo wydatków ukrytych w różnego rodzaju instytucjach, żeby nie szukać daleko zbrojenia, żeby nie szukać daleko, to są fundusze BGK, fundusze PFR-u. To jest coś, co powinno być zaliczane do finansów publicznych i jest zaliczane, tylko nie widzimy tego bezpośrednio w budżecie. To jest w rezultacie kwestia poznania prawdy, jaki jest rzeczywisty deficyt budżetu państwa, którego dzisiaj wydaje się, że on nie jest aż taki duży, ale jeżeli dodamy te wszystkie trochę nietransparentne, poukrywane kategorie, wówczas ten deficyt nam się powiększy. Dla kogoś, kto mechanistycznie, tak automatycznie patrzy na wskaźniki i parametry budżetowe, może to być zły komunikat, ale prawda jest taka, że należy to pokazywać, bo jeżeli chce się coś naprawić, to pierw trzeba mieć dobrą diagnozę, trzeba poznać po prostu prawdę. I myślę, że od tego się nie należy odżegnywać w żaden sposób. A proszę mi powiedzieć, jakie Pana zdaniem jest w takim razie największe wyzwanie dla nowego rządu w tej sferze gospodarczej, w tej sferze biznesowej? Czy można w ogóle określić to wyzwanie, czy to jest tak, że jest po prostu kilkadziesiąt najróżniejszych wyzwań, równie ważnych? To znaczy, myślę, że zgodziłbym się z tym, że to jest bardzo wiele różnych wyzwań, ale jeżeli gdzieś miałbym poszukać takiego fundamentalnego, takiego na poziomie po prostu wręcz paradygmatu, mieliśmy jakiś typ państwa, modelu państwa i chcielibyśmy na jakiś typ modelu państwa w gospodarce zmienić, to wydaje mi się, że jakość instytucji jednak. Dlatego, ponieważ myślę, że bardzo wiele w okresie, w szczególności ostatnich kilku lat, procesów było dosyć nietransparentnych, jeżeli chodzi przykładowo o planowanie budżetowe, różnego rodzaju wydatki, rozliczanie tych wydatków. Ostatnie kontrole NIK-u też pokazują, jak wiele było nieprawidłowości. Te nieprawidłowości były w dwóch obszarach. Po pierwsze, tak jakby proceduralnym, formalnym, czyli sposobu działania instytucji. I tutaj ja bym powiedział, że tutaj trzeba zmienić po prostu jakość działania instytucji publicznych. Jako po prostu pewnego systemu wprowadzenia tych, albo nie tyle wprowadzenia, co odbudowywania właściwych, dobrych standardów. Natomiast druga rzecz, która z tego wynika, jeżeli ta jakość będzie dobra, te standardy będą odbudowane, to bardzo często się to przekłada na drugą rzecz, która też jest istotna, ale często jest pochodną tej pierwszej, na efektywność. Oznacza to, że wiele wydatków, które być może nie powinny być poniesione, nie będą poniesione. Być może niektóre wydatki, które były zawyżone, nie będą zawyżone. Być może będzie większa przez to konkurencja, jeżeli chodzi o dostęp do różnego rodzaju zamówień publicznych, a tym samym w rezultacie będą
też podejmowane decyzje, które dadzą tym lepszym realizować różnego rodzaju kontrakty, przedsięwzięcia, właśnie takie zamówienia. Mam głęboką wiarę, że jest to do zrobienia. To jest także kwestia sposobu zarządzania majątkiem państwowym rozumianym jako majątek spółek Skarbu Państwa, gdzie od pewnego czasu w mojej ocenie bardzo były nieprzejrzyste kryteria, jeżeli chodzi o wybory i dobór tej wiodącej kadry kierowniczej wielu kluczowych przedsiębiorstw w państwie. No tak, ale to jest taki stały problem, z którym się polska gospodarka wręcz boryka od lat, czyli spółki Skarbu Państwa, wpływ polityków na te spółki, różne czasami dziwaczne decyzje kadrowe. Czy w ogóle tutaj jest szansa na uporządkowanie sytuacji? To znaczy, wiadomo, że zawsze będzie można mieć zastrzeżenia, a jeżeli ktoś nie będzie ich chciał mieć, to może ich nie mieć też nigdy. Ale wydaje mi się, że standardem jest pewnego rodzaju przejrzystość. Jeżeli pewne konkursy są tak zdobione, że w tych konkursach de facto wygrywają osoby, które no, można mieć dużą wątpliwość, czy spełniają kryteria, żeby w ogóle być brani pod uwagę jako kandydaci, nie mówiąc w zderzeniu z innymi potencjalnymi kontrkandydatami. Myślę, że tutaj wprowadzenie tej przejrzystości byłoby dobre. Pamiętajmy też, że tam, gdzie jest pieniądz publiczny, tam zachodzi też w mojej ocenie dużo większa, głębsza potrzeba rozliczania się z kosztów wynagradzania za różnego rodzaju pracę. I to oznacza, że potrzebna byłaby tutaj chyba większa przejrzystość i zrozumienie, o jakich kwotach mówimy. Panie przewodniczący, panie prezesie, naszą rozmowę zaczęliśmy od takiej panoramy geopolitycznej, międzynarodowej, to może ją zakończmy też tym takim wątkiem międzynarodowym. Myślę tutaj o Ukrainie. Czy w momencie tego bardzo intensywnego życia politycznego w Polsce, swego rodzaju budowania nowego porządku, oczyszczania właśnie to, o czym mówiliśmy, instytucji i tak dalej, nie zapominamy o tym, że powinniśmy być ważnym partnerem Ukrainy i teraz, i w przyszłości, kiedy wojna się skończy i kiedy trzeba będzie przystąpić do odbudowy? Ja myślę, że bez względu na to, jakie mogą być zawirowania w relacjach światowych, ale także i bezpośrednich polsko-ukraińskich, Polska powinna bardzo dalece być pomocna i przyjazna w różnego rodzaju działaniach Ukrainy. Polska powinna bardzo, że tak powiem, wspierać Ukrainę. Także te spory, które teraz ostatnio widzieliśmy, dedykowane chociażby tym kolejkom na granicy związane z transportem żywności, z transportem produktów rolnych, też powinny być jak najszybciej rozwiązywane. Dlatego, ponieważ po pierwsze Ukraina jest naszym bezpośrednim sąsiadem, ale jeżeli gdzieś chcemy bronić standardów cywilizacji zachodniej, no to pytanie jest, gdzie ta granica będzie postawiona. Warto, żeby ona była postawiona jak najdalej na wschód od nas, albo żeby jak najwięcej państw te standardy spełniało. Jeżeli zgadzam się natomiast z tym, że tak jakby nieuregulowanie albo nierozwiązanie wielu spraw związanych na przykład z eksportem żywności, z eksportem produktów rolnych z Ukrainy, uderza w polskich rolników. Oznacza to, że zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim istnieje potrzeba wypracowania rozwiązań, które z jednej strony nie zniszczą rynków tych krajów i nie zaburzą funkcjonowania ich systemów, ale z drugiej strony Ukrainie dadzą realne szanse rzetelnego eksportu jakiejś części swojej produkcji rolnej, taka, która pozwoli im się również utrzymać. Przypomnijmy, że jeżeli byśmy porównali koszty wytworzenia produkcji rolnej na przykład na Ukrainie, ona jest tam dużo niższa, ale z drugiej strony jak Polska wstępowała do Unii Europejskiej 20 lat temu, też byliśmy dużo tańsi jako producent, jeżeli chodzi o porównanie na przykład z Niemcami czy z Francją. Dlatego tutaj należy pójść w kierunku dwóch rozwiązań. Jedne rozwiązania powinny być związane bardzo mocno z kontrolą jakości tego, co jest importowane z Ukrainy. To znaczy, żeby
Tu chodzi w szczególności o tą jakość fitosanitarną, ale z drugiej strony przypomnijmy, że takim rozwiązaniem też były kontyngenty, które były kiedyś czymś skutecznym, działającym, a jednocześnie nikt tego nie negował. Myślę, że do takich rozwiązań, w szczególności jeżeli chodzi o produkcję rolno-spożywczą, należy wrócić. Drugą kwestią jest to polityka migracyjna. Otóż Polska przez cały okres transformacji nie wypracowała żadnej polityki migracyjnej. No może miała jeden taki komponent, który nie był specjalnie widoczny, ale też nie był specjalnie skuteczny. To była repatriacja ogłoszona w latach 90. Było takie hasło, ale niespecjalnie ono się zmaterializowało, jeżeli chodzi o skalę. Natomiast dzisiaj Polska potrzebuje jako państwo polityki migracyjnej z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że te ruchy migracyjne są same z siebie, niezależnie dużo większe i dużo silniejsze. Po drugie, dlatego, że Polska mniej więcej w latach 2015-2020 przeszła bardzo ważną ewolucję państwa, w którym kiedyś był rynek pracodawcy, dzisiaj jest rynek pracownika. W bardzo wielu branżach, w wielu zawodach brakuje rąk do pracy i demografia krajowa na pewno nie wypełni tej luki. Oznacza to, że zastanawiając się nad tym, kogo i w jakiej ilości potrzebujemy, powinniśmy sobie też udzielić odpowiedź na to, jaką politykę migracyjną stworzyć. Taką niestety niebezpiecznie zideologizowaną próbę stworzenia polityki migracyjnej podjęła strategia demograficzna dla Polski, która generalnie komponentu migracyjnego w ogóle nie zauważyła i nie dotknęła. Co oznacza, że po prostu była pewnego rodzaju dokumentem ułomnym. Niemniej potrzeba stworzenia tutaj działań ze strony państwa jest bardzo duże, a działania pojedyncze bądź spontaniczne zawsze się i będzie na nie miejsce i czas, ale trzeba patrzeć na to systemowo. Tak jest, trzeba stworzyć strategię. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Stanisław Kluza, prezes Instytutu Quant Tank. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. To jest program Rzecz o Biznesie. Za chwilę porozmawiamy o najpoważniejszych wyzwaniach dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. Ochrony zdrowia, na które przecież idą olbrzymie pieniądze z naszej kieszeni. Moim gościem jest pan profesor Piotr Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie profesorze, mamy nowe otwarcie polityczne w Polsce, nowy rząd, nową koalicję rządzącą. No i cóż, to jest tak, że w Polsce wydaje się na system ochrony zdrowia kolosalne pieniądze. To jest ponad 200 miliardów złotych rocznie. Mówię tutaj zarówno o systemie publicznym, jak i prywatnym. No, tymczasem wszyscy narzekają. No i porozmawiajmy o tym, jak ograniczyć, czy w ogóle można ograniczyć to narzekanie i usprawnić system, czy to jest kwestia pieniędzy, czy czegoś innego. Czego to jest kwestia, panie profesorze? Patrząc nominalnie na środki, które są wydawane i wygospodarowywane w różnych budżetach na system ochrony zdrowia, rzeczywiście są to środki spore. Patrząc procentowo w zależności od PKB, w zależności od innych nakładów, porównując się do innych krajów, wychodzimy różnie, ale nie najgorzej. W ramach tych środków, które mamy, trzeba to podkreślić, w bardzo wielu dziedzinach medycyny mamy dostępność do wielu nowoczesnych terapii. I tak jest od wielu lat, bardzo często niezależnie od tego, która ekipa rządząca była, ta dostępność była. Kwestia jest tego, w jaki sposób pacjent może mieć dostępność do tych procedur, które wydają się, że są potrzebne. Myślę, że ostatnie lata wprowadziły bardzo wiele rzeczy, które są skierowane na profilaktykę. I myślę, że jeszcze możemy zwiększyć efektywność tych środków, kiedy je w jeszcze większym stopniu przeznaczymy na profilaktykę, która będzie odpowiednio weryfikowana.
W jaki sposób to możemy zrobić? Mamy wiele nowych technologii. Mamy dosyć restrykcyjne prawo, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o urządzenia medyczne i o sprzęt. I tutaj jest pewne pole do poprawy, myślę, nie tylko u nas, ale też w całej Europie. Dlaczego? Dyrektywa MDR, która wprowadza dosyć bardzo restrykcyjne warunki certyfikowania urządzeń, z jednej strony w sposób taki bardzo, bardzo dba o pacjenta, o jego prawa, z drugiej strony jest to dosyć duża biurokratyczna machina, która po prostu kosztuje. Na zjeździe towarzystwa ISPOR, które było w Kopenhadze 2 miesiące temu, po raz pierwszy byłem zaskoczony tym, że wiele firm spoza Unii Europejskiej wybiera na premierę swoich nowych rozwiązań, najbardziej innowacyjnych produktów, jednak Stany Zjednoczone i inne rynki, nie Europę, właśnie dlatego, że boją się, że koszty będą zbyt duże, a nawet mówi się o tym, że 30% małych i średnich przedsiębiorstw, które produkują urządzenia medyczne, może zbankrutować lub być wchłonięte. Więc tutaj jest pewna rzecz do zrobienia, na przykład aplikacje, które mamy w telefonach, które służą do albo telemedycznej analizy naszych danych, albo do badań przesiewowych, bardzo często są postawione na serwerach, które znajdują się poza Unią Europejską, a moglibyśmy je mieć albo w Polsce, albo w innych krajach unijnych. Drugi aspekt, który myślę, że bardzo wyraźnie był dostrzegany w trakcie pandemii, to kwestia tego, co możemy robić w domu i kwestia rehabilitacji. Bardzo często jesteśmy liderami w pewnych procedurach chirurgicznych. Mamy super nowoczesne rozwiązania. Nie będę mówić tu o mojej specjalności, że rzeczywiście pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych technologii. Bardzo często w Polsce są wprowadzane nowe rzeczy na świecie. Ale są to kardiolodzy, są to osoby, które wykonują transplantacje. I tu bardzo często mamy bardzo dobry efekt operacyjny, ale potem moglibyśmy być jeszcze bardziej wydolni, jeśli byśmy wprowadzili lepszą rehabilitację, wręcz wymusili na pacjentach to, żeby z tej rehabilitacji korzystali. I myślę, że tutaj te środki, gdyby były lepiej kontrolowane i lepiej sprawozdawane, dałyby nam większą szansę na przykład na zmniejszenie reoperacji. To na przykład ogromne zapotrzebowanie na ortopedię, neurochirurgię, gdzie bardzo wiele osób boryka się z tymi problemami. I tutaj rehabilitacja bardzo często może pomóc w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego, jak również spowodować, że te zabiegi operacyjne w dłuższej perspektywie będą bardziej efektywne. Panie profesorze, ale mówi pan o założeniach takich długofalowych. To wygląda bardzo dobrze, ale jednocześnie, no co tu dużo mówić, zajmie czas, być może nawet jakieś całe dziesięciolecia. A co, czy jest taki obszar, który widzi pan do zmiany tu i teraz, na zasadzie wyzwania dla nowego rządu. Co by pan podpowiedział, podszepnął właśnie nowej ekipie rządzącej, że to jest do zmiany w wymiarze efektywności, w wymiarze kosztów i tak dalej. Czy istnieją tego rodzaju obszary, czy musimy mówić o takiej no, całościowej, wielkiej reformie systemu ochrony zdrowia? Panie redaktorze, tak, miałem przyjemność o tym mówić na ostatnich forach ekonomicznych, chociażby w Karpaczu, gdzie uważam, że włączenie odpowiedniej medycyny pracy w weryfikowanie różnych parametrów jest bardzo potrzebne, ponieważ widzimy, że ze strony pracodawców, też jako pracodawca to rozumiem, istnieje presja, bo są to koszty, żeby te koszty były mniejsze, żeby te badania były rzadsze, ale z drugiej strony umiejętność pogodzenia tych kosztów, które są związane z badaniami, z konkretnymi badaniami, które dani pracownicy przechodzą okresowo. Podam przykład, na przykład w mojej specjalności jest to w tej chwili ankieta dotycząca zaburzeń głosu. Kiedyś było to badanie, oczywiście ta ankieta jest walidowana, bardzo, bardzo sprawna i pozwala na zmniejszenie ryzyka choroby zawodowej pracy głosem, dotyczy na przykład nauczycieli, ale z drugiej strony, gdybyśmy tutaj w umiejętny sposób jakby zamówili od świadczeniodawców w tej chwili większą ilość usług związanych z prewencyjnym sprawdzaniem w miarę prostych badań i szerszego spektrum diagnostycznego, także włączając to diagnostykę laboratoryjną, to jestem pewien, żebyśmy mogli nie tylko w dłuższym terminie, ale w szybszym wykryć pewne rzeczy, które powodują długotrwałe zwolnienia. I tu mam na myśli kwestie także związane z psychiatrią. Mamy bardzo wiele osób, które niestety z powodów po pandemii jest to bardzo widoczne, mają obniżenie nastroju, mają depresję, tacy pacjenci też trafiają do nas, więc bardzo często niedosłuch u osób w wieku powyżej 60 roku życia powoduje, że
większe środki na przykład w Stanach Zjednoczonych są wydawane w aspekcie psychiatrycznym na tych pacjentów niż w aspekcie otolaryngologicznym. Osoba nie dosłyszy, ma gorsze rozumienie mowy i w tym momencie wyłącza się z takiej pracy społecznej, ucieka od towarzystwa, także w rodzinie jest to pewien problem, bo nie tylko choruje dana osoba, ale także cała rodzina. I jedynym takim moim pomysłem na to, aby w ten sposób to usprawnić, jest pewne regularne badanie podczas medycyny pracy. Niekoniecznie ma być to co 6 miesięcy, ale czy to jest co roku, w umiejętny sposób w odpowiednich kategoriach wiekowych, połączenie medycyny pracy wraz z programami profilaktycznymi, których jest bardzo wiele, z których nie do końca wszyscy korzystają. Czyli dana osoba nie może mieć jakby wydanej zgody na dalszą pracę, jeśli w ciągu 12 miesięcy, nie w tym konkretnym dniu, tylko w ciągu 12 miesięcy nie uczestniczyła w badaniu profilaktycznym, na przykład piersi, jeśli chodzi o kobiety, jeśli chodzi o jelito grube, to są kolonoskopie. Tych programów jest bardzo wiele i jest spora grupa, która z tego korzysta. Tu się postęp duży dokonał w ciągu nie tylko ostatnich 8 lat, ale myślę w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Ale gdyby wszyscy byli zmuszeni, że do następnego badania okresowego, które będzie na przykład za 12 miesięcy albo za 24 miesiące, dany pacjent musi zarejestrować się w takich konkretnych badaniach profilaktycznych, na które środki w tej chwili są, to moglibyśmy nie zmuszać danej osoby do zrobienia tego w ciągu jednego tygodnia, ale ma ta osoba kilka miesięcy na to, aby takie badania wykonać i bez tego uczestniczenia nie możemy wydać zaświadczenia. Czyli możemy wybrać odpowiedni moment. Nie powinno to wpłynąć na płynność pracy i ciągłość pracy, ponieważ dana osoba, dany pacjent, dany pracownik nie musiałby tego robić w ciągu tygodnia, żeby wypadał, tylko mógłby to zaplanować wcześniej, ale bez tego nie mógłby przejść badania okresowego. Myślę, że jest to taka rzecz, którą moglibyśmy zrobić tu i teraz, odpowiednio analizując to, czy z pracodawcami, czy z organizacjami, które skupiają pracodawców, w taki sposób, aby dani pracodawcy widzieli benefity. Są pewne analizy, które były robione, że takie podejście, no to prawda, one były robione też w krajach skandynawskich, powoduje zmniejszenie absencji danych osób w pracy, czyli taki jest benefit, czyli na przykład możliwość zmniejszenia, jest kwestia, że pracodawca płaci za odpowiednią ilość dni zwolnienia pracownika, że mógłby na przykład dostać pewien bonus, że państwo by płaciło za te dni w większej skali niż jest w tej chwili za dni obecności pracownika w pracy, ale pracodawca musiałby ponosić większe koszty związane z profilaktyką zdrowotną w ramach medycyny pracy. Myślę, że to jest taki benefit, żeby każda ze stron widziała, że coś ze swojej strony daje, ale z drugiej strony nie jest obciążona całością kosztów. To jest taki pomysł, który myślę, że był też dyskutowany na wielu forach ekonomicznych, a drugi to dbanie o nasze dzieci, ponieważ bardzo wiele zwolnień jest związanych z tym, że jest to opieka nad dziećmi. Czyli te programy profilaktyczne, które są regionalne, ponadregionalne, wprowadzone w odpowiedni sposób w medycynie szkolnej, bo to jest takie miejsce, gdzie możemy wyłapać dzieci w przedszkolu, mogą spowodować, że będzie mniejsza absencja z powodu opieki nad dziećmi i tutaj odpowiedni program badań przyjściowych, które istnieją, myślę, że mogą na taką szybszą prewencję. W przypadku naszej specjalności wyszło, że tych osób jest nawet kilkanaście procent ma problemy jakieś ze słuchem. One mogą być spowodowane tym, że jest przerośnięty migdałek gardłowy i nie objawia się to migdałkiem, ale nie do słuchem, więc możemy zredukować znacząco, jeśli mamy kilkanaście procent osób, możemy zredukować znacząco liczbę absencji, które sięgają w takich przypadkach często do 50, 100, 150 dni w roku nawet u jednego rodzica. Panie profesorze, to są bardzo interesujące pomysły, ale rodzi się od razu pytanie, czy system pod kątem tych, na przykład tych badań, o których pan wspomniał, jest po prostu wydolny. Dlatego, że jeżeli chodzi o te badania typu kolonoskopia, no to przyznam, że z tego, co mi wiadomo, na przykład no, rozmawiam z panem z Warszawy, no to terminy są po prostu długie, bądź ich nie ma. No przyznam, że też do państwa, do centrum w Kajetanach, jeżeli chodzi o właśnie zapisanie się, to nie jest taka prosta sprawa. Innymi słowy, czy to jest tak, że mimo tego bardzo dobrego pomysłu, no nie jesteśmy na to po prostu przygotowani? W każdym aspekcie, który analizujemy pod kątem każdego pomysłu, jeśli gdzieś musimy więcej zapłacić, gdzieś musimy zmienić podejście pod kątem dostępności, to pojawia się kwestia i wycen procedur, co według pierwszych wywiadów było jeden z priorytetów obecnej pani minister, ale myślę, że każdy rząd i każdy minister będzie się z tym mierzył. Zawsze będzie coś za drogo, zawsze będzie coś za tanio, zawsze będzie można coś zmienić. Myślę, że kwestia włączenia młodych specjalistów,
którzy zaczynają swoją karierę i zmiana programu specjalizacyjnego, która miała miejsce i to było proponowane przez konsultantów, w jakiś sposób zaczyna wychodzić naprzeciw. Niektóre specjalności uległy wydłużeniu, niektóre uległy skróceniu, ale tam się pojawiały takie rzeczy, że dany pracownik systemu ochrony zdrowia lub dany rezydent lub dany specjalista miał jakby większą liczbę procedur tych podstawowych do wykonania. Czy on się ich uczył, czy wykonywał je sprawniej. Czyli systemowo po części był zmuszony, ale po drugie nabywał doświadczenia. Bardzo często chcemy zaliczyć pewne procedury, ale bez wykonania pewnej liczby i z tego, co wiem i było dyskutowane zresztą środowiska rezydentów, brał udział w tworzeniu tych programów, takie plany były i myślę, że tu jeszcze możemy pewne rzeczy dopracować, bo liczba specjalistów zawsze będzie za mała, a może inaczej, nie to, że jest za mała. Nasze oczekiwania względem naszego zdrowia są dużo większe. W pandemii bardzo wiele się zmieniło. W przypadku naszej specjalności rzeczywiście problemy z zatokami, z niedrożnością nosa, z niedosłuchami, ta liczba pacjentów znacząco wzrosła, bo są to długie powikłania odległe po przebyciu różnych infekcji wirusowych. Druga rzecz, zwracam na to dużo bardziej uwagę, baczniejszą. Kiedyś nam pewne rzeczy nie przeszkadzały. To, że mieliśmy katar na przykład na wiosnę, bo była alergia na brzozę, na olchę, na inne na przykład trawy potem. No okej, mieliśmy katar, braliśmy jakieś leki, przychodziło. W tej chwili my nie chcemy tego mieć, chcemy coś z tym zrobić, więc spowodowane było to, że na przykład brakowało przez pewien czas, nadal jest z tym pewien problem, środków do odczulania, bo tak wiele osób jest tym zainteresowanych. Więc nasze spojrzenie jako społeczeństwa na zdrowie jest dużo większe. Także jest to odzwierciedlone w tym, że wydajemy większe środki w zakresie prywatnej służby zdrowia. Chcemy być zdrowsi, chcemy lepiej funkcjonować i tutaj jest umiejętne włączenie innych uczestników systemu ochrony zdrowia. Co to oznacza? Z jednej strony zostały wprowadzone przepisy wprowadzające minimalne wynagrodzenia w służbie, znaczy w systemie ochrony zdrowia. I tak jak w dużych miejscowościach tych minimalnych wynagrodzeń jakby wszyscy mają trochę powyżej, tak w mniejszych miejscowościach spowodowało to bardzo często znaczący wzrost wynagrodzeń dla personelu średniego i takiego, który ma mniejsze doświadczenie w systemie ochrony zdrowia. I jest umiejętne wykorzystanie tych osób, czyli na przykład, żeby były sekretarki medyczne, o czym mówimy, żeby lekarz nie musiał wykonywać wszystkiego, żeby było więcej osób, które nie będą lekarzami z takich czy innych względów, bo albo nie mają predyspozycji, albo nie chcą, albo czują się spełnione i samozrealizowane, wypełniając inne funkcje. To dotyczy także pielęgniarek, nie tylko ile tych osób ma być na oddziale, ale tego też, co mogą robić. Więc wprowadzenie różnych innych osób do systemu ochrony zdrowia, które będą pełnić funkcję od rejestracji, od wprowadzenia danych, od spowodowania, że ten system będzie sprawniejszy, też może pomóc. I myślę, że cyfryzacja i sztuczna inteligencja, która jest bardzo często omawiana na wielu różnych konferencjach, zaczyna w tym kierunku działać. Co to oznacza? Jest analiza za danych, możemy łatwiej w pewien sposób, to jest dyskutowane między innymi w WHO, wykrywać wcześniej pewne rzeczy i mówić, ten pacjent powinien mieć szybciej wizytę. I to jest kwestia współpracy z różnymi środowiskami, także lekarzem medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej, po to, żeby czegoś nie przegapić. Czyli wykorzystanie osób, które mogą wesprzeć system ochrony zdrowia, taki, żeby lekarzom i pielęgniarkom pracowało się sprawniej, a z drugiej strony, żeby umiejętnie i nie jakoś specjalnie kosztowo wykorzystywać te różne systemy informacyjne do tego, żeby było wsparcie. Dlaczego to jest ważne? Bo często te systemy informatyczne, które wprowadzamy, też kosztuje dużo. Utrzymanie, licencje, odświeżenie tego wszystkiego, infrastruktura, która jest potrzebna, więc musimy to wprowadzać umiejętnie i to się w pewien sposób dzieje, ale wydaje mi się, że ta cyfryzacja powinna postępować jeszcze trochę sprawniej i tutaj myślę, że mamy trochę do zrobienia, także finansowo niestety. No tak, tych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia nie brakuje. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Piotr Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert WHO. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo panie redaktorze i udanego i zdrowego nowego roku dla państwa wszystkich. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, czwartek, godzina 14. Marcin Piasecki, do zobaczenia.